Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Grzegorz, przed nami rozgrywki nowego sezonu na najwyższym piłkarskim poziomie, jeżeli chodzi o Polskę. No tak, futsalowym poziomie, jeżeli chodzi o Polskę. No cieszymy się, że możemy w tych rozgrywkach występować, że awansowaliśmy. Zobaczymy, co będzie, jak to wszystko wyjdzie. Bardzo ciężki sezon przed nami. Zaczynamy już meczem w najbliższą niedzielę z AZS-u Wilanów. No, zobaczymy wszystko po tym meczu, co będzie, tak? Coś będziemy mogli powiedzieć więcej, jak poszły przygotowania, jak przepracowaliśmy okres przygotowawczy. To jest taki duży przeskok chyba z pierwszej ligi do ekstraklasy. No tak, niektórzy zawodnicy mają już doświadczenie ekstraklasowe, ale to tak jak kiedyś powiedziałem, to było całkiem inne granie. Teraz mamy dużo zawodników, powiedzmy sobie, jeszcze na tą chwilę trawiastych, którzy do nas dołączyli w pierwszej lidze. No jest niebywały przeskok, tak? Przede wszystkim taktyczny, ta gra jest trochę to jest za mało powiedziane, jest bardziej dynamiczna, bardziej szybsza, taka strategiczna, no i co by tu powiedzieć, no ciężko będzie strzelać bramki, na pewno ciężej niż w pierwszej lidze, ale będziemy się starać jak najwięcej ich strzelać w trakcie każdego meczu. Przed nowym sezonem drobne roszady w kadrze Górnika Polkowice. Dosłownie drobne, bo zamieniliśmy tylko jednego zawodnika z Ukrainy, Maxa Panasenko, na drugiego zawodnika z Ukrainy, Sawę Lutaja i praktycznie to wszystko, jeżeli chodzi o wzmocnienia futsalowe. Dodatkowo uzupełniliśmy kadrę trzema zawodnikami trawiastymi, Kornelem Ciupką, Pawłem Hołówką i Karolem Nikodemem. No jak wiadomo, przejście z trawy na halę jest bardzo ciężkie i potrzeba czasu, żeby gdzieś tam to wszystko taktycznie poukładać. Jak mówiłeś wcześniej, rozgrywki ligowe nabierają już zaraz tempa, bo inauguracja już w najbliższą niedzielę, zespół z Wilanowa. Znacie ten zespół? Widzieliście już, jak on gra? Jedyne, gdzie można było obejrzeć zespół z Wilanowa, to w ostatnim sezonie na Com.tv, tak? I tym się też gdzieś tam posługujemy, tymi nagraniami. Staramy się z tych meczy ich z poprzedniego sezonu jak najwięcej informacji wyciągnąć, gdyż wiadomo, oni też mieli okres przygotowawczy i czas na zrobienie transferów i gdzieś tam wypróbowanie nowej taktyki, więc dla nas każdy zespół w tym sezonie to będzie jedna wielka niewiadoma, aczkolwiek im dalej w głąb sezonu, tak, że tak powiem, to będzie więcej wiadomości na temat zespołu. No właśnie, w tym sezonie czekają Was zespoły naprawdę topowe, z najwyższej półki. No tak, Rekord, Klirek, Piast, dochodzi do nich teraz Komprachcice, Leszno. To są zespoły, z którymi będziemy się mierzyć i mam nadzieję, że łatwo, że tanio skóry nie sprzedamy, tak? Chłopaki są dobrze przygotowani fizycznie, kondycyjnie. Będziemy starać się jak najkorzystniejsze wyniki wywozić z tych spotkań. Zobaczymy, no dla nich to jest naprawdę dość trudny etap w karierze, w rozwoju kariery futsalowej, bo od razu są rzuceni tak naprawdę na głęboką wodę, tak, bo między Rekordem czy zespołem takim, który nam próbował postawić się w pierwszej lidze, jest przepaść. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. No Rekord już mamy chyba bodajże w siódmej kolejce na wyjeździe. Czas pokaże. Na pewno nieodzownym ogniwem w rywalizacji są kibice, którzy liczycie na pewno na nich, że Was wspomogą w tych meczach, szczególnie które rozgrywane będą w Polkowicach. Można było ich zaprosić na tą inaugurację rozgrywek do Polkowic. Tak, właśnie. I z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich kibiców, wszystkich fanów futsalu albo
ogólnie wszystkich tych, którzy gdzieś tam ze sportem mają coś do czynienia na świetne widowisko, bo zawsze takie stwarzaliśmy, nawet jak graliśmy w pierwszej lidze futsalowe, w niedzielę na godzinę 15 zagramy mecz z AZS UW Wilanów. Mam nadzieję, że wesprzecie nas swoim dopingiem. Także jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.